Cześć, witam wszystkich na moim kanale Projekt Dom, kanał o budowie domu jednorodzinnego. Ci, co już oglądali, to wiedzą. Pokazuję etapy budowy mojego domu, pokazuję jakieś specjalne wskazówki, daję porady dla inwestorów, co to można poprawić, jakich błędów unikać. Także zapraszam do oglądania. Dzisiaj kolejny weekend w USA, w stanie Texas. Ostatnio opowiadałem o błędach na mojej budowie na etapie fundamentów. Powiedziałem, o czym pamiętać. Było tam kilka bardzo ważnych tematów, między innymi zbrojenie, zakres prac z budowlańcem, żeby się później nie przejechać na dodatkowych kosztach. Właśnie co jest dodatkowym kosztem, a co jest standardowym kosztem. Między innymi zapłaciłem dodatkowe pieniądze za ocieplenie fundamentu. Uwagi związane z koparką, z zagęszczeniem piasku, z obsypywaniem budynku, z hydrauliką. Także zapraszam do poprzedniego odcinka. Natomiast dzisiaj, tak jak wcześniej wspominałem, pokażę tego grilla, co tutaj mam przy hotelu. Jest taki grille gazowe, tak to wygląda. Wiecie, mam u siebie na budowie zrobioną taką wiatę na fotowoltaikę. Jak Was ten temat interesuje, to też dajcie znać w komentarzach, jak to jest zrobione. Ponieważ jest to budynek postawiony bez pozwolenia na budowę, a jest taki fajny trik zastosowany, że wyszedł z tego połączony dach z tych dwóch budynków gospodarczych, na którym zmieściło się 28 paneli. Tak właśnie przygotowałem rysunek tego dachu. Powiedziałem kierownikowi budowy, jak zrobić ten rysunek, żeby jakich wymiarów dach potrzebuje, ile będzie paneli, jakie są odległości między panelami, jak również odległości między panelem a krawędzią dachu, więc jak Was to interesuje, to dajcie znać w komentarzach. No i właśnie pod tą wiatą planuję sobie później zrobić takie miejsce grillowe. Chciałem tam zrobić taki piec na piec a la wędzarnie, piec chlebowy z cegieł. Takie widziałem, fajne są projekty na Allegro, można sobie takie coś zamówić, ale to jest strasznie, strasznie drogie. Zobaczyłem koszt wybudowania takiego pieca chlebowego z wędzarnią do jakieś 30-40 tysięcy złotych. To jest kosmiczna cena. No i tutaj właśnie, jak jestem w USA, też widać, jaka pogoda w dzień, 39 stopni, strasznie sucho. Także widać, jak to się odbija na skórze. No i powiem teraz o tych grillach trochę. Tutaj właśnie miałem okazję sobie zrobić jedzenie na tym grillu. Tutaj są właśnie te grille gazowe. To jest firma jakiś Kenmore. Wskazana temperatura to jest Fahrenheit akurat. Widzę, trochę brudne, bo tutaj ludzie jak sobie robią jedzenie, to widać nie czyszczą. Zawsze muszę sobie zaczynam robić sobie samemu wyczyścić, bo takie widać nie mają zwyczaju. W środku butla gazem. Tutaj mamy cztery palniki i taki dodatkowy jeszcze na jakieś tam podgrzewanie. Spróbuję to może rozpalić, nie wiem, czy to jest dużo gazu, czy będzie działało. Jest taki zapalnik, widać, że cyka, jest iskra. A, trzeba gaz odkręcić. No dobra, to może nie będę odkręcał, bo będzie zaraz śmierdziało. No i generalnie fajna sprawa. A może spróbuję jednak odkręcić ten gaz, zobaczymy, czy to się uda odpalić. Jak jest dużo gazu, powinno nie być problemu. Zobaczymy. Ładnie się zapaliło. Czyli z tym gazem. Teraz sobie wymieniali już baterię w tym iskrowniku, bo nie szło tego odpalić.
pali się jeżeli pali. Czuć gazem, ale to będzie trochę ciężko rozpala. Pali się palnik. Widać jak się pali. O, zapaliło się. Mam wziąć płomień. Tu też widać. Zimno te cztery, o, widać też palniki tutaj się palą. Także działa. Nie będę tego palił, bo bez sensu gaz marnować. Ale to nie jest coś takie wcale proste, żeby... Nie wiem, może to jest brudne, dlatego tak się ciężko pali. Zakręcać. No i tutaj mam tą górną półkę na jakieś właśnie podgrzewanie. Ogólnie jeżeli chodzi o samą jakość grillowania, to się bardzo fajnie tym robi. Nie trzeba jakoś tam rozdmuchiwać tego węgla brykietu. Wiadomo jak to jest z tym węgielem. To trzeba rozpalać, później jak jest za duża temperatura, to się znowu wszystko pali. Trzeba z tym jedzeniem uciekać, a tutaj można sobie gaz obniżyć czy zwiększyć, tak że fajnie to wygląda. Raz właśnie miałem, dwa razy miałem okazję coś tutaj robić. No i wrzucę zdjęcia jak to wyszło, ale fajnie to wyglądało. No i tutaj jeszcze jest taki jeden, ale tego też nie używałem. Jeszcze jakiś palnik gazowy. Tutaj jeszcze jeden, jakiś Grand Café. Jakiś wielgachny. Tego też nie używałem. Ciekawa sprawa, jak z tymi wyglądają. Dajcie znać w komentarzach, czy macie u siebie grille gazowe w domach, przed domem, w jakichś miejscach grillowych. Czy polecacie te gazówki, czy lepiej elektryczne, czy lepiej tradycyjne, jakieś takie na węgiel, na drewno, bo też trzeba będzie w przyszłym roku, jak już będzie taras, o takim czymś pomyśleć, bo teraz już chyba za późno, ale jakiś taki może mały grillek sobie kupię, ale takich rzeczy nie będę robił, bo na razie jeszcze fundusze na co innego są potrzebne. Ten w sumie też jest fajny. Większy na pewno. Większe tutaj pole do odkładania jedzenia. Ten nie jest aż taki szeroki. No ale myślę, że to takie jest czteroosobowej rodziny wystarczające. Też fajnie tutaj można coś postawić. Z drugiej strony można sobie podgrzewać. Także raczej powinno takie coś być ok. W tym odcinku nie będę za bardzo opowiadał na kolejnych etapach budowy, bo chciałem dużo powiedzieć już o ścianach, ale tam już też filmik będzie trochę dłuższy, bo też było trochę zabawy. Zwłaszcza między różnicami w projekcie, a tym co w rzeczywistości było zrobione, także poczekam może poniedziałek, coś spróbuję nagrać. Dzisiaj mówię sobota. Jeszcze muszę, mam dużo pracy, jeszcze będę siedział do nocy, jutro też będę siedział przy komputerze. Także chwila oddechu, odświeżenia głowy, świeże powietrze. Trochę mogę sobie do was pogadać. Tak, mówię, z tymi grillami też no teraz fajna rzecz. Sobie kupić takie podgrzewacze, takie kaloryfery. Takie widziałem, też są gazowe. Przystawia taki właśnie taką wieżyczkę do ogrzewania. Na jakiś tam jesienny wieczór też można sobie takiego grilla rozpalić i wtedy ciepło jest, nie trzeba gdzieś tam siedzieć w kurtkach. No dobra, wrzucę teraz trochę zdjęć z tego grilla.
zobaczcie, jakie dzonko wyszło. Robiłem sobie ostatnio krewetki na takiej właśnie aluminiowej tacce. Także jedzenie było bardzo dobre. Nie miałem okazji jeszcze robić jakiś mięs. Zrobiłem chyba dwa razy krewetki i raz kurczaka. Także wyszło elegancko. Może spróbuję jakoś steka następnym razem zrobić, amerykańskiego. Zobaczcie, jak to wyjdzie. Tylko właśnie, jak mówię, człowiek na hotelu nie ma za bardzo jakichś tam narzędzi, żeby grillować takich właśnie szczypiec, paluchów. Także nie ma jak tego mięsa za bardzo obracać. Także radzę sobie jakoś tym, co mam. No będzie taki krótki filmik, mówię krótkie przewietrzenie głowy w sobotni wieczór, parę słów o grillu. Także dzięki za oglądanie, pozdrawiam z gorącego Teksasu.